Tak patrząc ze swojego doświadczenia, no to jak ten rynek najmu twoim okiem wygląda? W dużej mierze zdominowany przez osoby, które nie są profesjonalnymi najemcami. Często na przykład właścicielowi pojawia się w głowie pomysł i ten pomysł jest taki, że on nie chce mieć problemów z hałasem, więc na przykład dopisze sobie do umowy zakaz pryszniców po godzinie 22, bo jest wtedy cisza nocna. Dzisiaj mamy takie narzędzia jak ChatGPT. Wrzucamy sobie, proszę bardzo, sztuczna, przepiękna inteligencja, zweryfikuj mi tą umowę. Ile, mówisz, obsługujecie klientów? Ile jest osób zarejestrowanych na platformie? No jest to kilkanaście tysięcy. Kilkanaście tysięcy. Jeżeli chodzi o finanse, to 7% naszych umów kończy się wypłatą. Natomiast w naszym wypadku nie pobieramy kaucji. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Chełchowski, który reprezentuje niesamowitą firmę wspierającą i wynajmujących, i lokatorów. Witam cię serdecznie. Cześć, miło się zobaczyć i dzięki za zaproszenie. Dlaczego warto obejrzeć dzisiejszy odcinek? My jako wynajmujący, ci, którzy mają pakiety mieszkań, albo nawet mają jedno i chcą wystartować, mierzymy się z różnego rodzaju ryzykami. Są to ryzyka co do płatności, są to ryzyka co do zniszczeń oraz tego obawy, kiedy znajdziemy lokatora, jak znajdziemy lokatora. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to usprawnić, albo wy jak możecie pomóc wynajmującym rozwiązać ten problem. I z drugiej strony mamy lokatorów, którzy chcą wynająć u w miarę zrównoważonego wynajmującego, a fajnie byłoby, gdyby to był profesjonalny wynajmujący, który ma jakieś procedury, który ma jakieś standardowe umowy, nie wymyśla nam w określonych godzin co do wyrzucania śmieci, czy tak jak będziemy sobie tutaj mówić jeszcze o innych przypadkach otwierania okien, nie otwierania okien, używania prądu. I teraz pytanie, jak ta umowa powinna być skonstruowana i jak ja jako lokator powinienem podchodzić do tematu, żeby czuć się bezpiecznie, żeby skorzystać z tych usług. O tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. A więc rynek najmu. Pytanie jest takie, co dzisiaj dzieje się na rynku najmu? No i nikogo lepiej o to nie można zapytać właśnie jak specjalistę, który czuwa nad tym. Na co dzień obsługuje dziesiątki tysięcy klientów, no tak w cudzysłowie. Oczywiście pewnie do takiej liczby jeszcze Rendin nie doszedł, ale pewnie takie plany macie, co? Mamy jak najbardziej i patrząc od tego 2021, no rzeczywiście kilkanaście tysięcy lokali przewinęło się przez naszą platformę, nie wszystkie wracały, natomiast no, jeżeli chodzi o tą skalę umów, no udało się nam do takiej skali dobyć nie naraz. Naraz jeszcze kilkunastu tysięcy umów nie mamy. Natomiast na pewno jestem osobą, z którą warto o tym rynku najmu pogadać. On trochę zwolnił, to prawda, ale to o tym, że rynek najmu upada, że zwolnił, słyszymy od roku 2021. Trudno wychodzić w przyszłość w takich czasach, kiedy te czarne łabędzie i sytuacje nieprzewidziane wyskakują nam co rok. Natomiast no, widać rzeczywiście pewne spowolnienie na tym rynku. I tak jak mówiłem... Czy możemy to ubrać jakoś w liczby? Czy na przykład możemy porównać rok do roku, jak było w poprzednim, jak było może w 2021, jak to jest dzisiaj? Co to znaczy w ogóle, że spowolnił albo że obniża swoje wartości? Tutaj, jeżeli chodzi o liczby, możemy mówić na pewno o zwrocie z inwestycji, który no jeszcze w 2021 6% no to był taki standard. Teraz mówimy o 5%, więc lekkie wahnięcie jest. Mówi się, że w przyszłym roku takie szacunki mówią o 4,5%. No to jest pewien spadek, który dla osób, które inwestują i podchodzą inwestorsko do rynku nieruchomości i najmu długoterminowego, może być pewnym ryzykiem czy sygnałem, że ten rynek może przestaje się opłacać. Natomiast z mojej perspektywy rynek nieruchomości i najmu długoterminowego to jest rynek, na którym inwestuje się także długoterminowo. To nie jest Bitcoin, gdzie liczymy na szybkie zwroty, czy nawet to nie jest flipping, gdzie też liczymy na te bardzo szybkie zwroty w
dużych liczbach. To jest jednak rynek, w którym te przychody są stałe i to jest jego najważniejsza cecha, bezpieczne w porównaniu z chociażby właśnie grą na giełdzie Bitcoinem. We flippingu to rzeczywiście ten procent zwrotu może powodować pewne obawy osób, które myślą o flipowaniu, o szybkim kupowaniu mieszkań pod ten typ inwestycji. Natomiast dla takiego inwestora, który część portfela umieszcza właśnie w bezpiecznej lokacie, myślę, że rynek najmu nadal jest interesujący. Właśnie z tego względu, że to są długoterminowe, pewne przychody. Gdybyśmy spojrzeli na wynajmującego oraz na lokatora, no każdy z nich ma jakieś oczekiwania. Lokator, jakie może mieć oczekiwania? Co chciałby, żeby wynajmujący mu zapewnił? Z mojej strony, jako że stwierdziłem już, że jest to rynek, na którym inwestuje się długoterminowo, i w takim wypadku ta lokata kapitału, jaką jest mieszkanie, musi być bezpieczna. Bezpieczna dla lokatora? Dla wynajmującego, ale dla lokatora też. Tak, więc lokatora to jest też to miejsce, gdzie te obie strony się spotykają. Mhm. Bo wynajmujący potrzebuje tego, żeby to mieszkanie nie zostało zniszczone, żeby te pieniądze wpływały na konto. A lokator chce mieć gdzie mieszkać. A lokator chce mieć gdzie mieszkać i nie chce mieć problemów czy tego, że właściciel będzie mu do tego mieszkania wchodził, zanadto go kontrolował. Chce tak, mieszkać jak na swoim, mimo ja jeszcze zadam pytanie takie źródłowe. Wasza firma nie zarządza najmem, tylko udostępnia aplikację do łączenia lokatorów i wynajmujących, tak? Ewentualnie jest. Wasza rola to gdzieś tam jest, dopiero jak coś nie wychodzi, to wy ingerujecie i zastanawiacie się. Tak jest, tak działa nasza. Czyli przychodzi do was wynajmujący i mówi, nie chcę brać na siebie ryzyka. Nie chcę, żeby to bezpieczeństwo na mnie, znaczy chciałbym mieć zabezpieczone bezpieczeństwo, chciałbym, żeby mój wynajem był zabezpieczony, żeby pieniądze wpływały i żeby mieszkanie było niezniszczone. I przekazuję wam, tak? Wy tak podpisujecie jest. Umowę, wy dbacie o klienta, wy go rekrutujecie. My możemy rekrutować klienta, to jest jedno, a z drugiej strony, jeżeli właściciel ma już jakiegoś potencjalnego klienta, może zasugerować go nam lub sam po prostu wprowadzić jego dane, my go wtedy no sprawdzamy. Dobrze. Ale właśnie rozmawiamy o bezpieczeństwie, to czy zdarza się, że wy odrzucacie niektórych chętnych do wynajmu? Tak, odrzucamy ich całkiem sporo, szczerze mówiąc. I są to osoby, które zazwyczaj mają jakieś przeterminowane długi. To czyli jest sprawdzacie jedna... i robicie jakiś wywiad gospodarczy? Robimy wywiad gospodarczy w BIG-ach. Też w wypadku osób z zagranicy, które mają krótką historię lub nie mają tej historii, robimy go też poza granicami Polski, no i to działa. A czy wy w jakiś sposób klasyfikujecie poziom tego wynajmu? Czy macie różne mieszkania dla różnych grup docelowych, czy to jest raczej ujednolicone? Jest to urozmaicone, celujemy w cały rynek, nie koncentrujemy się. Czy zdarzają się mieszkania dla grupy docelowej, która załóżmy potrzebuje czegoś bardziej luksusowego i dysponuje większym budżetem, jak i dla tych, którzy mają jakieś tam mieszkania słabiej wyposażone, czy w ogóle są słabe mieszkania? Można powiedzieć o słabych mieszkaniach w wynajmie? Są takie? Przychodzę jako wynajmujący i mówię, okej, tu mam mieszkanie, a wy czasem mówicie, ale to mieszkanie się nie nadaje? No są pewne standardy, które to mieszkanie powinno spełniać. My w tej chwili takiej weryfikacji nie prowadzimy, natomiast patrzymy na to zawsze, jak to mieszkanie wygląda i no takich ruin u nas nie było. No dobrze, ruin nie, ale czy są w ogóle puste mieszkania, gdzie najemca sobie może wszystkie meble wprowadzić i sam sobie wyposażyć to mieszkanie? Też takie przypadki są? U nas na stronie, no, mamy mieszkania, które nadają się do wprowadzenia. Oczywiście na całym rynku takich mieszkań trochę jest, natomiast nie jest to jakby polski standard. Patrząc na Holandię czy Niemcy, większość mieszkań jest częściowo tylko umeblowana, ma załóżmy tylko kuchnię. W Polsce no nie przyjął się jeszcze taki model, pewnie niedługo czyli się pojawi. Najemca chce przyjść na gotowe. Najemca chce przyjść na gotowe. By najemca chce wejść do gotowego mieszkania i w nim zamieszkać. To ale rozmawiamy o tym bezpieczeństwie najemcy, czyli żeby mieć dobry standard, no i oczywiście jak spełni warunki płatnościowe, no to żeby
korzystać z tego dobrodziejstwa, to właściwie wszyscy tak chcą, chociaż niektórzy niestety potem niszczą, nie płacą i z tym jest problem, ale z roli, patrząc tak z rokiem wynajmującego, no to bezpieczeństwo to chyba przede wszystkim właśnie płatność i zabezpieczenie samej nieruchomości. Tak. Czy wy stosujecie tutaj jakieś dodatkowe zapisy prawne, co wyróżnia was na rynku, czy to jest standardowa umowa z takim najemcą? W naszym wypadku poza standardową umową, która może iść albo być standardową, zwykłą umową najmu, albo umową na okres określony i umową najmu okazjonalnego, która w pewien sposób także dodatkowo zabezpiecza, przede wszystkim stosujemy promesę. Promesa ubezpiecza właściciela od zniszczeń i niepłaconych czynszów do 10-krotności czynszu, więc jeżeli czynsze macie 2,5... miesięczne czy tygodniowe? Miesięczne. Miesięczne. Czyli do 10 miesięcy wy zapewniacie jeszcze nawet wynajmującemu te płatności, jeżeli zrekrutujecie odpowiedniego najemcę. Tak jest. Lub w drugą stronę, jeżeli on zrekrutuje najemcę i z tym najemcą coś się stanie, też jesteśmy w stanie zagwarantować. No dobrze, ale to w takim razie, jakie wy zabiegi przeprowadzacie, które mógłby wykorzystać po prostu zwykły wynajmujący, który chciałby sam wynajmować, tak żeby się zabezpieczyć, tak jak wy to robicie? Oczywiście są zabiegi, które wynajmujący może zastosować, chociażby weryfikacja klienta w BIG-ach czy w BIK-u. Natomiast BIK jest dostępny tylko dla podmiotów bankowych lub obracających gotówką, chyba że BIG-i oferują tą dodatkową usługę sprawdzenia kredytu. My z nich korzystamy. Tutaj pewnym problemem jest to, że dla wynajmującego jest to dodatkowa płatność, bo jest to usługa płatna. Nie korzystając z nas, my bierzemy to na siebie. I no, trzeba mieć założoną firmę, więc nie dla każdego wynajmującego ta możliwość jest dostępna. Oczywiście weryfikacja lokatora może odbywać się chociażby przez sprawdzenie jego mediów społecznościowych. Można dowiedzieć się dużo o konkretnym lokatorze. Czyli podsumowując to, co byśmy mogli dać dzisiaj taką wiedzę wynajmującemu, to jeżeli sam to robisz, sprawdzaj różnego rodzaju portale, które mówią o tym, że ktoś może być nierzetelny lub zadłużony. Przygotowanie oczywiście odpowiedniej umowy, ale też weryfikacja za pomocą portali społecznościowych, gdzie staramy się ocenić, czy prawdopodobieństwo tego, że ktoś będzie, no nie wiem, miał jakiś problem, chociaż jak to wyczytać? Jak to wyczytać? Jak to wyczytać? No, na pewno warto sprawdzić, czy ta osoba w jakiś sposób ma ryzykowne na przykład zainteresowania, czy nie wszyscy bardzo dbają o to, co publikują, czy ma jakieś takie standardy bezpieczeństwa, które stosuje w życiu. Z drugiej strony oczywiście zwykła rozmowa czasem dużo potrafi powiedzieć o najemcy, więc ten taki standardowy, już pewnie od wielu lat stosowany spotkanie z najemcą przed wynajęciem mu mieszkania, no to jest pewien standard, natomiast pewne badanie go dodatkowe jest wskazane. Warto chociażby zapytać o to, czy jest zatrudniony, gdzie jest zatrudniony. Tu z drugiej strony niektórych najemców może to zirytować, ale też pytanie, czy wtedy to jest bezpieczny najemca. Z jakimi największymi problemami wynajmujący przychodzą, albo na jakie w ogóle wy napotykacie już wynajmując mieszkanie? Największym problemem, który może trafić się wynajmującego mu, jest brak płatności lub poważne zniszczenia w mieszkaniu. W wypadku zniszczeń możemy mówić tutaj o drobiazgach, ale możemy mówić też o w zasadzie całkowitym zdezelowaniu mieszkania. Mamy tutaj przypadki na przykład państwa, którzy wprowadzili się z psem i całe mieszkanie stało się dla niego toaletą. Wyprowadzali psa na przykład na balkon i to mieszkanie, jako że widziałem zdjęcia, wyglądało koszmarnie. Pojawiają się też przypadki, kiedy tak naprawdę spotykamy się z doludzkimi
koszmarami, kiedy ktoś traci pracę albo wprowadza się ze swoją partnerką, ze swoim partnerem i ten związek się rozpada. I to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast z perspektywy wynajmującego, no on nagle traci swoje środki do życia, które powinien z tego najmu otrzymywać. Oczywiście według naszych badań, bo takie badania też przeprowadzaliśmy, duża część osób jako pierwszą potrzebę ma potrzebę tego dachu nad głową. I 70% ludzi nawet w trudnej sytuacji najpierw zapłaci swój czynsz, a potem zajmie się dodatkowymi opłatami. Ale no, są ludzie, którzy z tego czynszu rezygnują, bo no, nie są w stanie go zapłacić z powodu no, różnych tragedii. W takich sytuacjach my zazwyczaj staramy się najpierw dogadać. I takie negocjacje u nas to jest początek. Kiedy dostajemy sygnał od właściciela, że coś jest nie tak, natychmiast kontaktujemy się z najemcą i staramy się dowiedzieć w ogóle, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego ta płatność nie wpłynęła. Czy jeżeli są jakieś niepokojące sygnały, także pytamy, co się dzieje. No i jak wyglądają takie negocjacje, jak dochodzi do nich, to firma jakie rozwiązania stosuje, żeby jednak pogodzić wynajmującego i lokatora i doprowadzić do sytuacji, że nie wiem, on zapłaci zaległość, czy ewentualnie co, wyprowadzi się? Tak, wyprowadzka się także wchodzi w grę. W takim wypadku my staramy się poszukać na przykład tańszego mieszkania. Jeżeli dany lokator stracił pracę na przykład, jest w stanie utrzymać się natomiast na mniejszym poziomie niż do niego był przyzwyczajony, sugerujemy chociażby inne mieszkanie. W wypadku, kiedy on chce płacić, natomiast w tej chwili nie jest zdolny, my jesteśmy w stanie wziąć na siebie na przykład tą płatność na 2-3 miesiące i samemu najemcy rozłożyć ją na jakieś mniejsze, dłuższe raty, więc trochę złagodzić ten jego finansowy problem. Natomiast oczywiście zdarzają się osoby, które niekoniecznie same przed sobą chcą się przyznać, że mają problem. I to są te przykłady, kiedy no warto zwrócić uwagę na to, że te problemy będą narastać. Że to, że on w tej chwili ma problem, mieliśmy na przykład taką klientkę, która pracowała w nieruchomościach sama, natomiast w związku z tym, że ten rynek trochę spowalnia, no ona przez dłuższy czas nie dostawała prowizji z tytułu sprzedanego mieszkania, na którą bardzo liczyła, natomiast no ona nie przychodziła przez parę miesięcy, więc no w pewnym momencie trzeba powiedzieć, ok, stop, tutaj my możemy na to liczyć, możemy w jakiś sposób zapewnić pani inne mieszkanie. Kiedy dojdzie do tej sprzedaży, kiedy dostanie pani tą prowizję, jesteśmy w stanie z panią rozmawiać, natomiast w tej chwili stąd musi się pani wyprowadzić, bo nie jest pani w stanie pokryć comiesięcznego czynszu. A tak patrząc ze swojego doświadczenia, no to jak ten rynek najmu twoim okiem wygląda? Przede wszystkim rynek najmu jest w dużej mierze zdominowany przez osoby, które nie są profesjonalnymi najemcami. Czyli to rodzi za sobą pewnie jakieś niedociągnięcia? Tak, rodzi to za sobą pewne jakieś brak konsekwencji. Tak. Czym to się objawia dokładnie? To objawia się wieloma rzeczami. Przede wszystkim małą ilością wiedzy, bo dana osoba na przykład nie wie, jak powinna wyglądać umowa najmu. Ściąga sobie jakąś umowę z internetu, która wygląda dobrze, natomiast niekoniecznie została napisana w latach 20. XXI wieku. Ale słuchaj, tak patrząc na papier i zapisy, to jest dosyć prosta sprawa. Jest wynajmujący, jest lokator,
lokator chce wynajmować i mieć dostęp i zapłaci w terminie, wynajmujący oczekuje, że będą te płatności w określonych przedziałach czasowych, w zależności jak się umówią. No i, no i mamy to, że mieszkanie nie będzie zniszczone, ktoś tam będzie o nie dbał. Właściwie to jest cała umowa, nie? Bo resztę to trochę nam właściwie ustawa tak. przecież reguluje. I właśnie tutaj pojawia się to, że często na przykład właścicielowi pojawia się w głowie pomysł. I ten pomysł jest taki, że on nie chce mieć problemów z hałasem, więc na przykład dopisze sobie do umowy zakaz pryszniców po godzinie 22, bo jest wtedy cisza nocna. Czy nakaz zachowania tej ciszy nocnej. No tak, ale ja jestem lokatorem, bardzo. Stwierdzam, ale to mi się nie podoba, przesuńmy to do godziny 12. I tak się pewnie po północy nie kończy. Tak, i wtedy pojawia się pierwsze pole, gdzie może dojść do konfliktu. I z punktu widzenia lokatora ta sytuacja jest niekomfortowa, więc on ją ignoruje. Druga strona widzi, że ten lokator jest już dla niej problemem, natomiast ten zapis w umowie w związku z ustawą jest nie do wyegzekwowania. W związku z tym patrzymy na tą umowę. Ale dobrze, ale to jest oczekiwanie wynajmującego. Wiadomo, że to jest moje oczekiwanie, ja sobie je chcę zapisać, ono nie będzie skutecznie prawne, ale ta druga strona przynajmniej wie, na co się godzi i jakie są oczekiwania wynajmującego, więc to też jakby w drugą stronę działa. Ale tak, natomiast tak jak wspomniałeś, druga osoba stwierdza, przesuńmy to do 12, niekoniecznie powie to głośno. Ale z drugiej strony dzisiaj mamy takie narzędzia jak ChatGPT. Wrzucamy sobie, proszę bardzo, sztuczna, przepiękna inteligencja, zweryfikuj mi tą umowę. Napisz, co według ciebie powinno być zapisane w takiej umowie. Jak ta umowa powinna wyglądać, na jakie ryzyka ona mnie naraża, jak się zabezpieczyć, jak to zrobić, żeby to zgodnie z ustawą. No i bach, ChatGPT ci może wszystko wypluć. To jest super rozwiązanie. Bardzo lubię ChatGPT. Natomiast niekoniecznie, oczywiście niekoniecznie to, co podaje, może być prawdą. Natomiast znowu mówimy o takim najemcy, który, przepraszam, znowu mówimy o takim wynajmującym, który nie jest profesjonalistą. Jemu może ten pomysł w głowie się nie pojawić. Ale on kiedyś zaczyna być profesjonalistą. Czyli kiedyś zaczyna. Albo idzie do mecenasa i prosi o zweryfikowanie umowy, albo stara się tą umowę w jakiś tam sposób na podstawie swojego doświadczenia jeszcze bardziej zweryfikować i stworzyć taki wzór, który będzie mu gwarantował to, co chce osiągnąć. Oczywiście. W pewnym momencie ktoś stanie się profesjonalistą, natomiast to co w takiej umowie powinno być jeszcze według ciebie, oprócz tego, co rozmawialiśmy, co by zabezpieczyło jeszcze bardziej wynajmującego? Tutaj chociażby możemy mówić o umowie najmu okazjonalnego, gdzie jest konkretny adres wyprowadzki, która jest podpisana notarialnie, jest pewnym zabezpieczeniem dodatkowym. Ale to wydaje mi się, że to jest pewne zabezpieczenie dodatkowe do czasu, kiedy ta nieruchomość tam istnieje i w ogóle, bo tak, przychodzi lokator i mówi, dobra, to ja wam wskażę adres. No i wskazuję ten adres, spisujemy sobie umowę w formie aktu notarialnego, jest to potwierdzone, ale za 3 miesiące on już traci prawa do tej nieruchomości. I co się potem dzieje? Co się potem dzieje? No potem dzieje się nie można go pewnie wyprowadzić. Egzekucja komornicza. No niestety. Właśnie, więc czy ta umowa w 100% nas zabezpiecza? Nie. No. Tak samo jak w 100% nie zabezpiecza nas weryfikacja lokatora w BIG-u. Zawsze może wystąpić sytuacja, w której dojdzie do jakiejś sytuacji, której nie przewidzieliśmy. Mhm. Zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy profesjonalistami. Dlatego naszym zdaniem rozwiązaniem jest pakiet konkretnych zabezpieczeń, które wchodzą jedno obok drugiego. Oczywiście są firmy, które pozwalają na weryfikację lokatora. Są firmy, które dają dobrą umowę. Są firmy, które biorą na siebie negocjacje. Są firmy, okay, to jaki ten pakiet które zabezpieczają. Jaki pakiet powinien być dla wynajmującego, żeby się czuł bezpiecznie?
Im więcej, tym lepiej. W naszym wypadku, to tak jak już mówiliśmy, jest to zabezpieczenie finansowe. Czyli wy, jak się ktoś wyprowadzi niechcący albo nie płaci, to wy to zabezpieczacie. To my to zabezpieczamy. Mhm. Nie jest potem? To potem weryfikacja lokatora. No weryfikacja lokatora, no tak, ale to mnie jako wynajmującego już by nie interesowało. Jeżeli tu podpisaliśmy umowę, no to co ja będę weryfikował, to wy weryfikujcie. No a właśnie. Jakie są zabezpieczenia co do zniszczeń ewentualnie? To tak samo, jak w wypadku zabezpieczenia od niepłacenia płatności czynszu, nasze to zabezpieczenie pokrywa zarówno brak płatności czynszu, jak i zniszczenia. Mhm. Wy jesteście taką komuną, taką wspólnotą, która zrzesza tych wszystkich wynajmujących i tworzy w zakresie dodatkowe ubezpieczenie, jak widzę, polisę, która sprawi, że nawet gdyby gdzieś zaistniał problem, to wy z dodatkowych dochodów jesteście w stanie ten problem rozwiązać finansowo, pokrywając koszty, straty, ze względu na to, że to się rozkłada na kilkanaście tysięcy lokali. A czy macie taką statystykę w takim razie, no nie wiem, bo ile mówisz obsługujecie klientów, ile jest osób zarejestrowanych na platformie? No jest to kilkanaście tysięcy. Kilkanaście tysięcy, to jak często interweniujecie z płatnością, jak to jest procentowo albo z jakimiś zniszczeniami? Jeżeli chodzi o finanse, to 7% naszych umów kończy się wypłatą. Natomiast w naszym wypadku nie pobieramy kaucji. I to jest... Dobre dla lokatora. W ogóle lokator nie płaci kaucji, zdejmujemy z niego pierwsze to ale pierwsze obciążenie. Do tych 7%. W związku z czym w tych 7% jest tam na przykład wypłata, nie wiem, kilkuset złotych za malowanie. Więc te koszty, taki średni koszt, który zwracamy, no to jest mniej niż czynsz, bo to pokrywa tylko takie standardowe koszty, ale które normalnie pokrywa mowa kaucja. O zniszczeniach. Mowa o zniszczeniach. 7% i lokatorów doprowadza do sytuacji, w której wy musicie interweniować i pokrywać jakieś koszty dla wynajmującego. Chociaż wy pewnie regresem to potem ściągacie od tak, później lokatora. To ściągamy, później przejmujemy, jeżeli dochodzi rzeczywiście do sprawy sądowej, no to właściciel nie musi się już tym martwić, chodzić po sądach. My kończymy cały nasz związek wypłatą, a później już te długie rozprawy 7% sądowe. Osób kończy wynajem zniszczeniami, a ile osób nie płaci? Gdzie Te 7% to jest całość. Zniszczenia i brak płatności. A w tych 7% jak wygląda zniszczenia, a brak płatności? Tutaj nie mogę powiedzieć, niestety to są dane, którymi nie mogę się podzielić. Natomiast większość no, to są zniszczenia, natomiast to są drobne zniszczenia. Tak jak mówiłem, to są zniszczenia mniejsze niż jeden czynsz, no, to jest koszt malowania, jakieś drobne uszkodzenia, które normalnie pokrywałaby pewnie kaucja, albo nie w całości pokrywałaby kaucja, bo kaucja według nas jest takim instrumentem, który jakoś zabezpiecza, ale jest bardzo niewystarczający, bo jeden czynsz w porównaniu z kosztami pracy czy kosztami napraw, które wzrosły przez ten czas znacząco wyżej niż czynsze, już jest nieprzystające, jeżeli mówimy o czynszu wysokości jednego, jeżeli mówimy o kaucji wysokości jednego czynszu. Ja rozumiem, gdybyśmy mieli was reklamować, to byśmy reklamowali was dla wynajmujących, do wynajmujących, tak? Bo wy zabezpieczacie ich prawa. Ale jak nas słuchają lokatorzy i oni by chcieli skorzystać z waszych usług, bo chcieliby wynająć mieszkanie za pośrednictwem waszej platformy, to, czy aplikacji, to na co oni mogą liczyć i w czym są oni zabezpieczeni? To z jednej strony jest właśnie brak kaucji, czyli brak tego obciążenia na początku. My pobieramy 2,5% prowizji, 2,5% prowizji w wysokości czynszu, więc bierzemy 2,5% czynszu, jeżeli to jest 2000 zł, no to jest 50 zł co miesiąc, która no, nie jest zwrotna, natomiast według naszych kalkulacji one są globalne i europejskie. Te czynsze nie są zwracane w przynajmniej 60% wypadków. Więc i tak jest to mniej niż jeden miesięczny czynsz przy rocznym wynajmie. To jest jedna rzecz, czyli najemca nie płaci kaucji, ma w pewien sposób spokój na początku i nasza pomoc czy obsługa klienta dotyczy też najemcy. Najemca, jeżeli ma jakiś problem z lokalem,
czy jego standardem, czy z dogadaniem się z właścicielem, też może w każdej chwili do nas zadzwonić, czy napisać maila. My staramy się pomóc w obu stronach i bierzemy na siebie te negocjacje, które w takim przypadku czasem też bywają trudne. Uwaga, wszyscy wynajmujący, lokatorzy, jeżeli chcecie skorzystać z usług firmy Rendin, którą reprezentuje dzisiaj Paweł, to jak was można znaleźć? Na pewno na stronie rendin.pl. Poza tym zapraszam na mojego LinkedIna, Paweł Chełchowski. Trudno znaleźć, tam są dwa CH, albo mail paweł@rendin.pl.